Jeżeli kiedykolwiek korzystaliście z opcji przekroju, to pewnie zastanawialiście się, czy nie dałoby się po prostu zmienić bitmapy obrazującej przekrój. Domyślnie, jak widzicie, jest to taka bitmapa obrazująca, nie wiem, to jest wzór chyba betonu. No i nie każdemu może tak naprawdę taki wzór odpowiadać, nie zawsze odpowiednio uwypuklać pewne szczegóły, które chcielibyście pokazać w takim oto przekroju. Okazuje się, że tą opcję, oczywiście ten przekrój, tę bitmapę można bez problemu zmienić. Bez problemu, może troszeczkę przesadziłem, przy odrobinie kilku kroków, ale w ciągu kilku prostych kroków można to zrobić. Najpierw chciałbym tylko zwrócić uwagę jedną, że w opcjach aplikacji, w zakładce kolor, macie coś takiego jak tutaj schematy kolorów. Forest, Presentation, każda z tych opcji okazuje się, że ma swoje ustawienia w edytorze, w rejestrach Windows. I tam będziemy musieli doprowadzić pewną drobną zmianę. Dlatego uruchamiam w tym momencie edytor rejestrów. I zobaczcie, w edytorze rejestrów musimy odnaleźć tak: bieżącego użytkownika, sekcję oprogramowanie, Autodesk, Inventor, Registry Version. W tym momencie to będzie wersja waszego inwentora. Ja mam w tej chwili wersję 2017, więc 21 tutaj wersja jest. Być może, jeżeli instalowaliście kilka wersji inwentora, to będziecie mieli więcej takich podfolderów. Biorąc ten oddań w wyższym numerku, doprowadzicie do tego, że to będzie ten inwentor, ostatnia wersja inwentora, którą korzystacie. Tu macie sekcję System, Preferences, czyli ustawienia, schematy kolorów i schematy. I zobaczcie, w tych schematach kolorów mamy całą serię różnego typu, od jednego do kilku różnych sekcji. To co się okazuje tak, że na przykład wersja numer 3 to jest ciemny las, wersja 7 to jest opcja prezentacji. Akurat z tego schematu, z którego ja w danej chwili korzystam. Żeby wprowadzić tutaj nowe ustawienia bitmapy, to co muszę zrobić, to muszę dodać nową wartość, zobaczcie, nową wartość tekstową, string value, która ma odpowiednią nazwę. Slice, cap, texture, path. Ostatnia część tego członu sugeruje jednoznacznie, że chodzi nam o ścieżkę. Jeżeli tego wpisu nie ma, inwentor zawsze będzie korzystał z domyślnej bitmapy tego betonu. Jeżeli tylko wprowadzicie taką wartość, inwentor w tym momencie będzie oczywiście korzystał z bitmapy ze ścieżki, którą tu wskażecie. Ja, zobaczcie, taką bitmapę sobie wcześniej utworzyłem. Oto ona. Jest to bitmapa przekroju. Jeżeli wejdziemy sobie we właściwości, oczywiście informacje o pliku, to możemy od razu odnaleźć, gdzie jest, na przykład znajduje się ścieżka, więc na przykład mogę ją sobie skopiować i przerzucić tutaj od razu do tego pola. Jeżeli nie chcecie w tym momencie za dużo sobie pisać, spróbujemy odnaleźć też nazwę pliku, żeby ewentualnie mieć pewność, że się nie pomylimy przy przepisywaniu. Kopiuj, wklej i mam oto taką sekcję zdefiniowaną. Co ciekawe, jeżeli tutaj zamiast tego wpisu wstawicie po prostu minus, czyli kreskę, to w tym momencie inwentor nie będzie korzystał z żadnej bitmapy. Będzie po prostu korzystał, ciął materiał po prostu według materiału takiego, z którego jest wykonany po prostu wasz zespół. Ja dla jednak czytelności będę chciał, żeby była użyta moja bitmapa. I to wszystko, co muszę zrobić. Zamykam edytor rejestrów. Zamykam moją bitmapę. Muszę niestety uruchomić ponownie inwentora, więc po prostu zamykam inwentora i uruchamiam go ponownie. Po ponownym uruchomieniu inwentora otwieram ten sam zespół, z którego przed chwileczką korzystałem i zobaczymy, jak w tym momencie będzie zachowywał się inwentor podczas tworzenia przekroju mojego zespołu. Czyli wchodzę w sekcję przekrojów, znaczy widoków, wybieram opcję przekroju, zaznaczam odpowiednią ścieżkę, odpowiednią płaszczyznę, której chcę ściąć i zobaczcie, co się dzieje. Już w tym momencie program wyświetla moją po prostu bitmapę. Bitmapę przekroju, którą mogę wyświetlić sobie na moim modelu, no i w ten sposób zobaczyć, jak wygląda wnętrze mojego zespołu. Mogę komuś pokazać, jakich elementów tu się składa, wyjaśnić ewentualnie, co w środku tak naprawdę mojego zespołu jest, no i ułatwić sobie komunikację po prostu z osobami, z którymi być może współpracujemy. Jak widzicie, jest to bardzo prosta metoda, ale przestrzegam, jeżeli nie umiecie korzystać z edytora rejestrów, to proszę, żebyście ewentualnie poprosili kogoś, kto się na tym zna, bo też można sobie zrobić, wpisując w złym miejscu od wartości, możecie też uszkodzić, powiedzmy, samego inwentora albo jakiś inny program działający w Windows. Dlatego
Przestrzegam, ewentualnie dwa razy zastanówcie się, czy wiecie, co robicie, czy umiecie korzystać z edytora rejestrów, ale jeżeli tak, tak widzicie, w ciągu kilku prostych kroków, pojedynczych minut jesteście w stanie doprowadzić do zmiany wyświetlania bitmapy na takim elemencie. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Prosta sztuczka. Myślę, że niektórzy z Was z przyjemnością sobie wykorzystają do prezentacji we własny sposób, po prostu przekroju w zespole. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.